Piękny cherry picking, pani Crosby. No i znów zawrzało w świecie dietetyki i na różnych portalach internetowych. Powodem było pojawienie się artykułu o treści Fatalne skutki stosowania diety ketogenicznej. I o ile nie dziwi mnie już brak merytoryki na takich niektórych ogólnodostępnych portalach internetowych, o tyle wiem, że dla wielu to kolejna karta przetargowa w przeciąganiu liny w grze o nazwie, która dieta jest najlepsza. Przyjrzyjmy się zatem oryginalnemu badaniu, na podstawie którego zostały wyciągnięte tak przerażające wnioski. W lipcu tego roku Lee Crosby wraz z zespołem innych naukowców opublikowała badanie naukowe zatytułowane w wolnym tłumaczeniu wady i zalety diety ketogenicznej w kontekście chorób przewlekłych. Zacznijmy może od przedstawienia samej autorki tego badania, bo to chyba też ma znaczenie. Lee Crosby to dietetyczka ze Stanów Zjednoczonych, specjalizująca się we wspomaganiu leczenia otyłości, cukrzycy oraz chorób układu sercowo-naczyniowego za pomocą diet roślinnych. Dodatkowo jest autorką bloga VeggieQuest.com, na którym publikuje wegańskie przepisy. Wraz ze swoim zespołem postanowili wziąć pod lupę dietę ketogeniczną, która początkowo stosowana była głównie w przypadku epilepsji lekoopornej, a od kilku lat staje się popularną dietą, dającą obietnicę na jedzenie tłustych posiłków i łatwe chudnięcie, ale także zapobieganie licznym chorobom takim jak otyłość, insulinooporność czy chociażby cukrzyca. Według autorki badania dieta niskowęglowodanowa, do której zaliczamy również dietę ketogeniczną, może przynosić krótkotrwały efekt jednak. Na dłuższą metę, czyli przy długotrwałym stosowaniu, niesie ze sobą więcej niebezpieczeństw i problemów niż korzyści. Ale jak jest naprawdę? Na wstępie autorka badania tłumaczy nam, na czym polega dieta ketogeniczna i jak kwalifikujemy klasyczną dietę ketogeniczną. Przywołuje tu model diety, w którym stosunek tłuszczu do białka i węglowodanów wynosi 3 do 1 lub 4 do 1, czyli około 85 do 90% tłuszczów w diecie. Taki model diety faktycznie jest stosowany, ale najczęściej w przypadku zwanej klinicznej wersji diety ketogenicznej, używanej przeważnie w leczeniu konkretnych jednostek chorobowych, gdzie no zależy nam na wysokim poziomie ciał ketonowych w organizmie, na przykład w przypadku padaczki lekoopornej. W przypadku osób, które decydują się na dietę ketogeniczną z innych przyczyn, na przykład zaburzeń metabolicznych, prewencji chorób neurodegeneracyjnych czy chęci redukcji masy ciała, takie proporcje są zazwyczaj dopasowywane indywidualnie i w większości przypadków możemy zaobserwować wzrost węglowodanów a obniżenie podaży tłuszczów. Mimo takiej zmiany proporcji makroskładników, dalej możliwe jest utrzymanie stanu ketozy. No ale trzeba to zrobić Umiejętnie. Według autorów publikacji zmniejszenie węglowodanów pochodzących ze ziaren, zbóż, nasion roślin strączkowych, warzyw i owoców to prosta droga do niedoborów minerałów, błonnika czy witamin takich jak witaminy z grupy B, żelaza, wapnia, magnezu, witaminy A, E, czy potasu. Faktycznie dieta ketogeniczna eliminuje takie produkty jak ziarna zbóż, warzywa skrobiowe czy owoce wysokocukrowe w większości przypadków. Jednakże dobrze zbilansowana dieta ketogenna nadal pozwala nam na spożywanie dużej ilości warzyw, w tym warzyw zielonolistych, oczywiście warzyw bogatych w polifenole, nasion, orzechów, a w dalszych etapach nawet owoców niskocukrowych takich jak owoce jagodowe a nawet mądrze wkomponowanych roślin strączkowych. Biorąc pod uwagę wymienione produkty, z łatwością możemy wkomponować je w dobrze skomponowaną dietę ketogenną, zapewniając jej tym samym odpowiednią doborowość. Wiecie, z każdym modelem żywieniowym jest tak, że stosowany na własną rękę, zwłaszcza jeśli jest to dieta eliminacyjna, no to może on się wiązać z licznymi niedoborami. W dalszej części badania autorzy zaznaczają, że standardowa dieta ketogeniczna niesie ze sobą ryzyko niedoborów witaminy K, witamin rozpuszczalnych, w wodzie czy kwasu linolenowego. Tak jak wcześniej wspomniałam, dieta ketogenna w proporcjach 4 do 1 jest najczęściej stosowana pod stałym nadzorem lekarza lub dietetyka, bo jest to bardzo restrykcyjny model żywieniowy. Wtedy poza odpowiednią kompozycją diety dobierana zostaje indywidualna suplementacja, która umożliwi uniknięcie takich niedoborów. To tak jak z weganizmem, prawidłowo zbilansowany i tak wymaga suplementacji witaminu B12. Zresztą więcej na temat witaminy B12 mówiłam. W tym filmie. Po raz kolejny zaznaczony jest problem niskiej podaży błonnika na diecie ketogenicznej i idąc za tym problem, e, różne problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia mikrobioty jelitowej, niedostateczna produkcja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, czy zaburzenia wypróżniania, e, czyli zaparcia. Tak jak już wspomniałam, dobrze zbilansowana dieta ketogeniczna może zawierać odpowiednią podaż błonnika, pochodzącego chociażby z warzyw, nasion czy orzechów. Praca została podzielona również na kilka W e, każdym brano pod uwagę jakieś... Zaburzenie zdrowotne, i pod to analizowano, czy dieta ketogeniczna jest tutaj pomocna, czy wręcz przeciwnie. I zacznijmy sobie od epilepsji. Ponieważ znaczna część, bo aż około 30% osób chorujących na padaczkę nie jest w stanie wyeliminować ataków za pomocą leków, dieta ketogeniczna stanowi w ich przypadku alternatywny model terapeutyczny. Dieta ketogeniczna wywodzi się w ogóle właśnie z leczenia padaczki lekoopornej, i to był pierwszy kontekst, w którym z tej diety korzystano. I to korzystano w placówkach klinicznych. Dopiero potem zaczęto odkrywać inne potencjalne zalety stosowania diet niskowęglowodanowych w tym ketogenicznych. Według autorów tego badania długoterminowe trzymanie się takiej diety jest bardzo trudne ze względu na eliminację licznych produktów z menu oraz długotrwałe stosowanie takiej diety, według nich wiąże się z licznymi problemami zdrowotnymi. No i choć co do pierwszego, nie trudno się nie zgodzić, bo fakt w dzisiejszych czasach może być trudne stosowanie diety eliminacyjnej tego typu i choć sprzyja ona redukcji zachcianek, o czym też później jeszcze sobie powiemy, no to życie w społeczeństwie często wystawia nas na wiele pokój, a że jedzenie spełnia również funkcje towarzyskie, no to tak, to może być dieta trudna do stosowania, zwłaszcza w modelu restrykcyjnym, a to właśnie ten jest zalecany w przypadku epilepsji. Z drugim argumentem ciężko jednak się zgodzić, no bo choć może to być fakt, to nie musi, a wszystko to zależy od kompozycji diety ketogenicznej, jak i od stanu zdrowia i stylu życia osoby taką dietę stosującej. Problemem jest często to, że badania dotyczące diety ketogenicznej rzadko kiedy oparte są o dobrej jakości produkty i rzadko kiedy biorą pod uwagę długoterminowość jej stosowania. Ale wróćmy do naszego badania. Kolejny punkt dotyczył otyłości i utrzymania prawidłowej masy ciała. W badaniu możemy przeczytać: W metaanalizie z 2020 roku, obejmującej 38 badań, Diety niskowęglowodanowe prowadziły do niewielkiej utraty masy ciała w porównaniu z dietami niskotłuszczowymi. Ponad połowa włączonych badań spełniała kryteria diety ketogenicznej. Jak się jednak okazuje, te diety niskowęglowodanowe w cytowanej metaanalizie oznaczały diety, które zawierały po prostu mniej niż 40% podaży kalorii z węglowodanów, co jest dość szerokim spektrum i ciężko to mówić o jednej składowej, która wpływałaby na taki efekt. Ciężko porównywać dietę ketogeniczną zawierającą 50 gramów, Węglowodanów do diety niskowęglowodanowej, która zawiera 175 g węglowodanów, i choć dieta ketogeniczna w większości przypadków powinna zawierać więcej niż 20 gramów węglowodanów, no to rzadko kiedy raczej będzie przekraczać 100 g węglowodanów na dzień, chociaż pewnie takie pojedyncze przypadki też się znajdą, ale rzadko. Sugeruje się, że dieta ketogeniczna może powodować utratę masy ciała na skutek zmniejszenia apetytu, tak samo jak bardzo niskokaloryczne diety zawierające mniej niż 800 kilokalorii na dzień, które również faktycznie będą wprowadzać organizm w stan ketozy, a przynajmniej powinny. Pojawia się więc pytanie, co złego w redukcji apetytu na diecie ketogenicznej? Hmm. Odpowiednio zbilansowana dieta ketogeniczna o ujemnym bilansie kalorycznym jest znacznie lepszym pomysłem niż dieta zawierająca 1000, 1200 czy nawet mniej kilokalorii, która będzie niedoborowa. A przecież zmniejszenie apetytu na diecie ketogenicznej i tym samym zmniejszenie zachcianki na słodkie świetnie może wspierać redukcję masy ciała, trwanie w procesie stosowania diety. Według autorów publikacji diety niskowęglowodanowe nie wydają się być bardziej skuteczną interwencją dietetyczną w porównaniu do np. niskotłuszczowej diety wegetariańskiej w kontekście utraty masy ciała. Tutaj autorzy znowu powołują się na badanie, w którym brane były pod uwagę diety niskowęglowodanowe zawierające mniej niż 35% węglowodanów, ale niekoniecznie diety stricte ketogeniczne. Autorzy przyznają, że w jednym z badań trwającym rok dieta ketogeniczna powodowała większą utratę masy ciała w porównaniu do diet z niską zawartością tłuszczów, jednakże nie zaobserwowano statystycznie istotnej różnicy w utracie masy ciała po dwóch latach. W tym miejscu warto zaznaczyć jedno. Dieta ketogeniczna nie jest magiczną dietą odchudzającą, na której kalorie się nie liczą, a my możemy obiadać się tłuszczem do oporu z nadzieją, że nadmierne kilogramy znikną. Nie, jest to jedno z narzędzi, które może niektórym pomóc w redukcji masy ciała w przyjemniejszy sposób, czyli właśnie w taki sposób bez uczucia głodu i większych zachcianek na słodycze, czy stabilniejszym poziomem energii w ciągu dnia, co ostatecznie sprzyja podejmowaniu większej ilości spontanicznej aktywności fizycznej, takich jak częstsze spacery i ogólnie częstszym byciem w ruchu. Warto również zaznaczyć, że uwzględnione w badaniach niskotłuszczowe diety wegetariańskie mogą powodować liczne niedobory, jeżeli nie uwzględni się odpowiedniej suplementacji. Dieta niskotłuszczowa sprzyja niedoborom witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a także może być przyczyną problemów z woreczkiem żółciowym czy gospodarką hormonalną. Autorzy badania przywołują również badanie z 2021 roku, w którym na dwóch grupach przetestowana została dieta ketogeniczna oraz niskotłuszczowa dieta roślinna ad libitum, czyli spożywana była ilość kalorii niezbędna do najedzenia się, przez uczestników i nie była ta ilość jedzenia ograniczana. Uczestnicy stosowali po dwa tygodnie każdego z modeli żywieniowych. Badanie wykazało, że spożycie energii ad libitum na diecie roślinnej było o niecałe 700 kalorii, kilokalorii dziennie niższe w porównaniu do diety ketogenicznej. Obie diety doprowadziły do utraty masy ciała, a zgłaszany głód i satysfakcja po posiłkach była podobna wśród uczestników obu grup. Choć można tu przyczepić się do samej realizacji tego badania. Diety były testowane przez zaledwie dwa tygodnie, no co jest dość krótkim okresem, żeby organizm się zaadaptował do diety ketogenicznej, czyli żeby skutecznie korzystał z ciał ketonowych i kwasów tłuszczowych jako paliwa energetycznego. Dodatkowo, jak dobrze wiemy, dieta ketogeniczna składa się z wysokoenergetycznych produktów, które w mniejszej objętości niosą większą ilość kalorii, na przykład awokado, czy orzechy, czy oleje. W momencie, w którym organizm nie zdążył się przedstawić na nowe źródło energii, a uczestnicy badania zostali po dwóch tygodniach przerzucać z diety, zawierającej dużą ilość produktów o dużej objętości i niskiej zawartości kalorii, em, gdzie dopuszczona podaż tłuszczów na diecie roślinnej była równa 10%. I że zostali oni przerzuceni na dietę ketogeniczną, no to zjadali oni więcej kalorii. Tak krótkotrwałe badanie nie dają nam wglądu w długoterminowy efekt obu diet. Idąc dalej, autorzy badania sugerują, że dieta ketogeniczna może mieć zarówno korzystne, jak i niekorzystne efekty w przypadku pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Powołują się jednocześnie na badanie, w którym dieta ketogeniczna poprawiła kontrolę poziomu glukozy w krwi, natomiast zaobserwowano tam też częstsze epizody hipoglikemii oraz rozwinięcie się dyslipidemii. Badanie, na które się powołują autorzy przeglądu, naszego było bardzo małe, przeprowadzone na grupie 11 osób i trwało 7 dni, a ilość spożywanych węglowodanów była niższa niż 55 gramów na dzień. Po tak krótkim okresie stosowania diety ketogenicznej nie możemy spodziewać się cudownej stabilizacji glikemii i pełnej adaptacji organizmu do korzystania z ciał ketonowych i kwasów tłuszczowych, tak jak mówiłam wcześniej. Zwłaszcza, że bierzemy pod uwagę osoby z cukrzycą typu pierwszego, która już ma duże problemy z właśnie z tą naszą glikemią, z gospodarką Cukrową. Im szybciej to zrozumiemy, tym mniej będzie traconych pieniędzy na tak bezsensowne badanie, bo jeżeli mamy badać skutki diety ketogenicznej, to badanie nie powinno trwać krócej niż miesiąc co najmniej, i powinno bazować na dobrej jakości nieprzetworzonych, nisko przetworzonych produktach. Warto również zaznaczyć, że w badaniu z tego samego roku przebadano 316 osób z cukrzycą typu pierwszego, które stosowały dietę o bardzo niskim poziomie węglowodanów, czyli taką do 30 g na dzień, przez 2-3 lata. I w tym badaniu już zaobserwowano znacznie rzadsze epizody hipoglikemii niż przed zastosowaniem diety, w tym znacznie korzystniejszy lipidogram oraz stabilniejszy poziom glikemii. Cóż, badanie badaniu nierówne, bo sposób wykonania totalnie inny, a to w nauce ma ogromne znaczenie. Autorzy omawianej przez nas publikacji powołują się również na przegląd z 2016 roku, który sugeruje, że dieta ketogeniczna jest niebezpiecznym pomysłem w przypadku osób z cukrzycą typu I. No i oczywiście to ważne, aby osoby z cukrzycą typu I nie podejmowały radykalnych decyzji o zmianie diety bez porozumienia z lekarzem i specjalistą dietetyki, no bo jest to choroba wymagająca ustabilizowania, a zmiany na własną rękę mogą być niebezpieczne, i to jest fakt, należy o tym pamiętać. Jednakże, no, powikłania Mózgu nerek czy wątroby, które wymienia się w tamtym właśnie badaniu, dotyczą sytuacji, w której dochodzi do kwasicy ketonowej czy hiperketonemii, a nie stanu ketozy wywołanego dietą ketogenną. Ketoza i kwasica ketonowa to jest zupełnie co innego. Na cukrzycę typu 2. Autorzy badania zgadzają się z tym, że dieta ketogeniczna może być korzystna w kontekście redukcji apetytu, towarzyszącego redukcji masy ciała, utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi, czy poprawienia insulinowrażliwości, co jest bardzo ważne w kontekście leczenia cukrzycy typu 2. Zwracają oni jednak uwagę na badanie z 2019 roku, podczas którego 17 uczestników stosowało przez okres 4 tygodni dietę zawierającą 50% węglowodanów, a następnie Dietę ketogeniczną przez taki sam okres. Crosby, czyli autorka badania, zaznacza, że po czterotygodniowym stosowaniu diety ketogenicznej i następnie spożyciu posiłków zawierającego 50% węglowodanów, insulinowrażliwość była pogorszona. Tutaj z kolei powstaje pytanie, na ile było to stopniowe zwiększanie węglowodanów po miesiącu bycia na diecie bardzo niskowęglowodanowej oraz na ile dieta ketogeniczna była prowadzona w sposób poprawiający elastyczność metaboliczną, bo taki też powinien być jej cel w przypadku osoby z insulinopornością czy cukrzycą typu drugiego. Hmm. Wiecie, chodzi mi tutaj o to, że nie możemy powiedzieć, dieta ketogeniczna jest beznadziejna, bo pod nazwą dieta ketogeniczna kryje się wiele rodzajów diety ketogenicznej. To po prostu model. Dieta ketogeniczna to model, który ma nas wprowadzić w stan ketozy i uczy organizm czerpania energii, podstawowej energii z ciał ketonowych i kwasów tłuszczowych. To jest dieta ketogeniczna, i e, może być ona złożona z różnych produktów, różnej jakości produktów oraz w różnych schematach może być prowadzona. I mamy szereg badań e, na to, że dobrze zbilansowana dieta ketogeniczna może być dobrym narzędziem, często krótkookresowym, często długoterminowym, to zależy, do poprawy jakości zdrowia. A takie badania jak to, które wrzucają wszystkie rodzaje diety ketogenicznej do jednego worka, e, niezależnie, od długości trwania diety w danym badaniu, od sposobu przeprowadzania diety w danym badaniu, nie możemy porównywać do siebie czegoś, co jest tak różne, wrzucać tego do jednego worka i na tej podstawie wydawać opinii. No, to nie jest poważne podejście, zdecydowanie nie jest podejściem naukowym. Ale idźmy dalej, bo jeszcze wiele tutaj mamy do analizy. Jest sporo badań, które mówią o korzystnym wpływie diety ketogenicznej lub diety niskowęglowodanowej takiej do 90 g węglowodanów na dzień na pacjentów zmagających się z cukrzycą typu drugiego. Czy to w kontekście poprawy glikemii, obniżenia ciśnienia, poprawy lipidogramu czy spadku masy ciała. Badania są obiecujące i czekamy na więcej. Crosby zaznacza również, że podstawowe produkty w diecie ketogennej, takie jak mięso, jaja, ryby czy ser, niosą ze sobą wiele szkodliwych substancji, takich jak Cholesterol czy tłuszcze nasycone, a to z kolei może przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Z kolei produkty takie jak pełnoziarniste, zboża, strączki czy warzywa są z diety niskowęglowodanowej wyeliminowane. I to stwierdzenie znacząco mija się z prawdą. Po pierwsze, dieta ketogeniczna nie jest dietą wysokobiałkową, tylko wysokotłuszczową. Z tego względu ilość mięsa, jaj czy sera nie jest tak duża, jak zwykło się uważać i tak oceniać dietę ketogeniczną. Mądrze skomponowana dieta ketogeniczna opiera się na zdrowych tłuszczach, czy to w postaci oliwy z oliwek, koleju MCT, nasion, orzechów, awokado oraz dodatku tłuszczów zwierzęcych. Dieta ketogeniczna nie eliminuje również warzyw, a na nawet pozwala na mądre wkomponowanie tam warzyw strączkowych. A po drugie, mit jajek i cholesterolu spożywanego w diecie został obalony już dawno temu w licznych badaniach naukowych i. Aż ręce opadają, że w 2021 roku dalej o tym dyskutujemy. Poziom cholesterolu we krwi to ważny marker w kontekście naszego zdrowia, a cholesterol utleniony jest szkodliwy dla zdrowia. Racja, to wszystko prawda, ale nie jest to tożsame z tym, że jajka powodują cukrzycę po drugiego, co zostało obalone w badaniach bodajże dwa lata temu? E Pisałam o tym na Instagramie, a jeżeli chodzi o kwestię samego cholesterolu, to koniecznie zobaczcie mój prawie dwugodzinny film na temat cholesterolu, właśnie. I proszę nie powielać mi więcej tych wzór. Dziękuję, idziemy dalej. Kolejne zaburzenie zdrowotne, które wzięto pod uwagę, to stłuszczenie wątroby, o którym zresztą mam cały odcinek. Klikaj sobie tu i obejrzyj, jak już obejrzysz ten film. W przeglądzie Crosby przytacza badania, które miałyby świadczyć o tym, że dieta ketogeniczna może wiązać się ze zwiększonym prawdopodobieństwem rozwinięcia się niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Po raz kolejny wspomina o wysokim spożyciu białka od zwierzęcego oraz tłuszczów nasyconych na diecie ketogenicznej oraz to, że produkty te związane są z insulinoopornością stresem oksydacyjnym oraz zwiększonym przepływem wolnych kwasów tłuszczowych do hepatocytów. Przytacza również badanie, w którym diety bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, tłuszcze trans, produkty odzwierzęce, cukry proste oraz ubogie w kwasy omega-3 czy błonnik przyczyniają się do rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Czy można to uznać za argument przeciwko diecie ketogenicznej i temu, że pojedyncze z wymienionych składników wchodzą w jej skład? Hmm. Od dawna wiemy, że zarówno tłuszcze trans, jak i cukry proste w dużej ilości przyczyniają się do rozwoju licznych chorób, podwyższonego stanu zapalnego czy otyłości. Ale nie należą one do składowych diety ketogenicznej. Crosby zaznacza również, że diety bogate w pełne zboża, orzechy, nasiona, tłuszcze, jednonienasycone kwasy, omega czy prebiotyki resveratrol, kawę, taurynę czy cholinę są związane z obniżeniem ryzyka zachorowania na niealkoholowe stłuszczenie wątroby. No, okej, okay, ale wszystkie te składniki zazwyczaj znajdują się w dobrze skomponowanej diety ketogenicznej. No, oczywiście. Pewnie poza ziarnami zbóż. Warto również zaznaczyć, że źródłami tauryny są przede wszystkim produkty odzwierzęce, natomiast choliny, innymi jajka, które przecież przed chwileczką tak negatywnie autorka oceniła. W przeglądzie zaznaczone zostało, że owszem, sugeruje się, że diety ketogeniczne mogą przynieść korzyści w leczeniu ustuszenia wątroby, jednak badania to potwierdzające są ograniczone, brak w nich konkretnych wyników klinicznych, a korzyści najprawdopodobniej związane są z redukcją kalorii po prostu na takiej diecie. Warto tutaj wspomnieć o badaniu 2021 roku, które miało głównie na celu wykazać skuteczność diety ketogenicznej, jako prewencji rozwinięcia się cukrzycy typu drugiego u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Podczas dwuletniego badania zaobserwowano nie tylko zmniejszoną częstotliwość występowania zespołu metabolicznego, ale również zmniejszenie słuszczenia wątroby. Temat słuszczenia wątroby jest silnie powiązany z tematem insulinooporności, i to głównie na tym problemie powinniśmy się skupić w przypadku radzenia sobie właśnie ze słuszczeniem wątroby. Mam wrażenie, że autor bardzo pobieżnie potraktowała ten temat i nie do końca ma świadomość, z czym faktycznie się wiąże stłuszczenie wątroby, mechanizm stłuszczenia wątroby. Kolejny temat, do którego należy podchodzić bardzo ostrożnie, to nowotwory. Jeśli chodzi o nowotwory, autorzy badania powołują się na kilka badań, w których zaobserwowano pozytywny efekt diety ketogenicznej jako terapii uzupełniającej dla pacjentów onkologicznych. Autorka zaznacza jednak, że badania były małe i konieczna jest większa ilość dużych randomizowanych badań, które Umożliwiłyby faktyczną ocenę skuteczności i bezpieczeństwa diety ketogennej u pacjentów nowotworowych. No i pełna zgoda. Szkoda, tylko że autorka, w przypadku niektórych innych badań, nie miała takich restrykcyjnych wymagań co do badań, które cytowała. Ale wracając, temat nowotworów jest bardzo delikatny i należy zachować w nim dużą ostrożność, oczywiście. I są pewne badania sugerujące, że dieta ketogeniczna może być skutecznym elementem terapii pacjentów onkologicznych, ale jest to sprawa bardzo indywidualna. Autorzy przeglądu zaznaczają również, że składowe diety ketogenicznej, takie jak czerwone mięso, są powiązane ze zwiększonym prawdopodobieństwem zachorowania na nowotwory. I mam nadzieję, że też Wam zapaliła się czerwona lampka, kiedy usłyszeliście, że czerwone mięso Oczywiście jednoznacznie powoduje nowotwory. Cóż, no to jest albo półprawda, albo nawet mit, który z pewnością pozostanie z nami jeszcze na wiele lat. Tak jak te jajka i cholesterol. A jeśli życzysz sobie krytyczną analizę raportu dotyczącego szkodliwości czerwonego mięsa, to proszę bardzo, klikaj tu i uważnie słuchaj, a potem szukaj dalej i głębiej i oceń sam lub sama. W kolejnym akapicie z kolei autorzy badania rozważają potencjał diety ketogenicznej w kontekście choroby Alzheimera. Przyznają, że niektóre badania pokazują poprawę pamięci oraz funkcji poznawczych na skutek zastosowania diety ketogenicznej lub suplementacji ketonami egzogennymi, jednak efekty te najczęściej ustępowały po zakończeniu terapii dietetycznej lub suplementacji. Dodatkowo zaznaczają negatywny wpływ produktów odzwierzęcych oraz tłuszczów nasyconych obecnych w diecie ketogenicznej w kontekście zwiększonego prawdopodobieństwa zachorowania na chorobę Alzheimera. U podstaw tego argumentu leży badanie z 2003 roku, w którym autorzy sami piszą, że spożycie tłuszczu zwierzęcego nie miało związku z chorobą Alzheimera, a tłuszcze trans były jedynymi tłuszczami, które mogły potencjalnie zwiększyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. Autorzy sugerują, że dieta ketogeniczna może przynosić krótkotrwałe efekty w kontekście chorób neurodegeneracyjnych, ale długoterminowo ze względu na zawarte w niej produkty może przyczyniać się do rozwoju Alzheimera. Dodatkowo autorzy zaznaczają pozytywne wpływ w polifenoli w kontekście zapobiegania rozwojowi choroby Alzheimera, poniekąd sugerując, że w diecie ketogenicznej ich brakuje. Moi drodzy, warzywa, owoce jagodowe czy gorzka czekolada bez problemu, takie produkty znajdziemy właśnie w diecie ketogenicznej. Zresztą na temat chorób neurodegeneracyjnych i potencjału diet niskowęglowodanowych w tym kontekście rozmawiałam w tym podcaście, dodajcie go sobie koniecznie do kolejki. Crosby i inni biorą również pod lupę wpływ diety ketogenicznej na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. W swoim przeglądzie powołują się na badanie, gdzie u 29% pacjentów na niskowęglowodanowej diecie Atkinsa zaobserwowano wzrost cholesterolu LDL średnio o około 18 jednostek oraz na badanie, w którym dieta ketogeniczna była badana w kontekście zwalczania otyłości i hiperlipidemii, gdzie u 10% uczestników zaobserwowano wzrost cholesterolu LDL. Warto tutaj zauważyć, że w przypadku pierwszego wymienionego badania informacje na temat składu diety są bardzo znikome, a dieta Atkinsa to nie to samo co dieta ketogeniczna. Dieta Atkinsa jest dietą wysokobiałkową, a dieta ketogeniczna nie. Dodatkowo Crosby i jej zespół zapomniał chyba o tym, że we wspomnianym przez nich badaniu w przypadku diety ketogenicznej, zaobserwowano spadek poziomu trójglicerydów, a to właśnie poziom trójglicerydów oraz stosunek trójglicerydów do HDL i to są jedne z ważniejszych markerów chorób układu krążenia, a nie sam wyrwany z kontekstu wynik LDL, który jest oczywiście ważny, ale w nieco innych kontekstach. Poza tym większość badań omawianych przez Crosby dotyczy redukcji masy ciała na dietach niskowęglowodanowych czy dietach ketogenicznych, a spadek masy ciała często wiąże się też z krótkoterminowym podniesieniem poziomu cholesterolu LDL. Komponując dietę ketogenną, warto zwrócić uwagę na profil kwasów tłuszczowych, które dominują w naszej diecie i pamiętać o równowadze pomiędzy kwasami omega-3, 6, 9 i w ogóle o obecności kwasów wielonienasyconych i jednonienasyconych w naszej ketogenicznej diecie, co wpłynie korzystnie na naszą elastyczność metaboliczną. Co więcej, mamy badania, które pokazują, że dieta ketogeniczna nie ma istotnego wpływu na poziom cholesterolu LDL. No i w ogóle, dlaczego wciąż LDL jest naszym jedynym argumentem w debacie o chorobach układu sercowo-naczyniowego? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Moi drodzy, tym razem choroby nerek. Zespół pod przewodnictwem Crosby sugeruje, że dieta ketogeniczna może przyczyniać się do tworzenia kamieni nerkowych na skutek spożywania dużych ilości produktów od zwierzęcych. Na chwilę obecną nie ma dowodów naukowych, które popierałyby tę tezę. Dodatkowe ograniczenie produktów bogatych w białko, takich jak dobrej jakości ryby, nabiał czy jaja, może istotnie wiązać się ze zwiększonym ryzykiem utraty masy kostnej oraz masy mięśniowej. Po raz kolejny autorka sugeruje, że dieta ketogeniczna jest jednocześnie dietą wysokobiałkową, na co wskazuje nieustanne podkreślanie, że dieta ketogeniczna faworyzuje o zwierzęce produkty wysokobiałkowe. Co jak dobrze wiemy, nie jest do końca prawdą. Zresztą nie trzeba szukać za granicą, no bo i w Polsce mamy ekspertów, co to dietę ketogeniczną nazywają dietą wysokobiałkową. A pełną analizę wypowiedzi pewnej pani ekspert z Dzień Dobry TVN robiłam już na tym kanale, więc tutaj już w opisie do tego filmu znajdziesz ten link, bo już pewnie w karcie i mi się nie zmieszczą te linki. No i tam też omawiam podstawowe błędy, błędne przekonania na temat diety keto. Autorka omawianego przez nas badania powołuje się również na badanie obserwacyjne, w którym diety o charakterze zachodnim, bogate w produkty odzwierzęce i tłuszcze nasycone, tak jak to jest w przypadku diety ketogenicznej, związane były z podwyższonym ryzykiem występowania Albuminuri. Czy w jakikolwiek sposób możemy porównywać dietę o charakterze zachodnim, bogatą nie tylko w produkty od zwierzęce, ale również cukier, tłuszcze trans oraz przetworzoną żywność do diety ketogenicznej? Przecież to jest tak duże nadużycie, że... W jednym z badań, na które powołuje się autorka, wyraźnie widać, że wysokie spożycie białka od zwierzęcego zaobserwowano u osób z wyższym BMI, które spożywały dietę o większej ilości kalorii oraz częściej spożywały alkohol. Czy wyciągając jedną daną z takiego badania możemy rzeczywiście wysnuć tezę, że produkty od zwierzęce powodowały zwiększone ryzyko występowania kamieni nerkowych? No niekoniecznie, skoro samo badanie mówi, że całkowita ilość spożytego białka od zwierzęcego była... Taka sama u osób, które miały kamienie nerkowe, jak i u tych, u których kamienie nie występowały. Autorzy tego badania podkreślają również, że zwiększona konsumpcja drobiu, jaj czy nabiału nie była istotnie związana z ryzykiem występowania kamieni nerkowych. W przeglądzie Crosby jest podkreślane, że wysokobiałkowy charakter diety ketogenicznej oraz eliminacja owoców i warzyw może stanowić problem, jeżeli chodzi o formowanie się kamieni nerkowych. Skoro o kamieniach nerkowych mowa, a zwłaszcza o udziale produktów odzwierzęcych w ich tworzeniu, warto w tym miejscu odczarować nasze niewinne rośliny. W jednym z badań zasugerowano, że szczawiany znajdujące się w roślinach mogą przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych. Spożywanie szczawianów w sensownych ilościach nie powinno być oczywiście szkodliwe dla zdrowego człowieka. U zdrowych osób zaleca się do 200-300 mg szczawianów na dzień, ale u osób z predyspozycjami do formowania się kamieni nerkowych zaleca się mniej niż 100 mg na dzień, a czasem nawet nie więcej niż 50 mg na dzień. Czy to oznacza, że należy rezygnować z produktów z wysoką zawartością szczawianów? No oczywiście, że nie. Warto jednak wiedzieć, że rośliny nie są tak niewinne, jak nam się tutaj wydaje. Źle zbilansowana. Dieta wegańska czy wegetariańska może być w tym kontekście równie lub czasem nawet bardziej niebezpieczna niż źle zbilansowana dieta ketogenna. Ostatni obszar, czyli ciąża i płodność. Według omawianego przez nas przeglądu, dieta niskowęglowodanowa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych oraz występowaniem cukrzycy ciążowej. Autorzy badania zaznaczają, że koło kobiet, u kobiet będących na diecie niskowęglowodanowej, ryzyko urodzenia dziecka z wadą cewy nerwowej było o 30% większe. Badanie o tytule: diety niskowęglowodanowe mogą. Zwiększać ryzyko wadce wynerwowej, na które powołują się autorzy przeglądu, jest dość mylące, ponieważ badanie to skupia się głównie na niedoborze kwasu foliowego i znanym ryzykiem występowania wadce wynerwowej w tym przypadku. Jasne, diety niskowęglowodanowe mogą wiązać się z ryzykiem niższego spożycia kwasu foliowego, na skutek chociażby braku fortyfikowanych produktów, dlatego mamy decydujące się na ciąże lub będące w ciąży nie powinny decydować się na skrajną zmianę diety bez konsultacji z lekarzem, no ale niedobrze kwasu foliowego dotyczy nas wszystkich, są to odgórne zalecenia suplementacji kwasem foliowym wśród kobiet w wieku rozrodczym, niezależnie od stosowanej diety. Dodatkowo Crosby zaznacza, że niskowęglowodanowa dieta zawierająca produkty od zwierzęce związana była ze zwiększonym ryzykiem występowania cukrzycy ciążowej. Jednak autorzy badania, na które właśnie Crosby się powołuje w tym kontekście, w swoim badaniu wyraźnie zaznaczają, że kobiety borykające się z problemami z glikemią, poza tym, że jadły produkty od zwierzęce jadły, no to jednocześnie miały mniejszą aktywność fizyczną, wyższy poziom BMI i w mniejszym stopniu dbały generalnie o jakość diety. Piękne cherry picking pani Crosby. Warto tu również zaznaczyć, że niektóre badania sugerują, że dieta ketogeniczna o charakterze śródziemnomorskim może być rewelacyjnym sposobem na poprawę płodności, zwłaszcza wśród kobiet zmagających się z PCOS. Podsumujmy sobie to wszystko, moi drodzy, bo wydarzyło się naprawdę wiele. Autorzy badania podkreślają, że dieta ketogeniczna może wiązać się z takimi negatywnymi skutkami jak ketogrypa, czy zmniejszona gęstość, mineralna kości czy kamica nerkowa. Dodatkowo podkreślają, że długotrwałe diety niskowęglowodanowe są związane ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności. Autorzy sugerują, że dieta ketogeniczna wiąże się z większą ilością niebezpieczeństw niż korzyści. Jednak po przeanalizowaniu badań użytych do stworzenia omawianego dziś przeglądu oraz w zestawieniu tych badań z coraz stanowszymi badaniami, naprawdę trudno się zgodzić z tym, że dieta ketogeniczna ma fatalne skutki dla zdrowia. Czy dieta ketogeniczna może nieść za sobą jakieś negatywne konsekwencje? Oczywiście, tak samo jak będzie negatywne konsekwencje miała każda dieta, którą źle zbilansujemy, tak źle zbilansowana dieta ketogeniczna też będzie miała negatywne konsekwencje. Komponując jakąkolwiek dietę bez podstawowej wiedzy na temat dietetyki, to jak pójście na siłownię pierwszy raz w życiu i próbowanie swoich sił w podniesieniu 100 kg w martwym ciągu. Czy zrobimy sobie krzywdę? No pewnie tak. A czy to oznacza, że trening na siłowni albo sam martwy ciąg jest niebezpieczny? Pewnie, że nie. Analizując badania zespołu naukowego pod nadzorem Crosby, można odnieść wrażenie, że dane użyte do stworzenia tej publikacji zostały zebrane pobieżnie, bez krytycznego podejścia do badań i przede wszystkim bez próby zrozumienia tego, jak powinna być skomponowana i przede wszystkim, jak powinna być stosowana dieta ketogeniczna, aby pomóc w niektórych zaburzeniach zdrowotnych. Po co szukać rozwiązania? Jak można po prostu postawić tezę i znaleźć badania na jej poparcie, tym samym powielając większość już dawno obalonych mitów. Nie obyło się oczywiście bez demonizowania produktów odzwierzęcych i obwiniania ich za całe złotego świata, a przecież doskonale wiemy, że zarówno w przypadku zdrowia, jak i środowiska temat ten nie jest zero-jedynkowy, tak jak przyjęło się o nim mówić. Najbardziej rozczarowuje fakt, że. To jest badanie naukowe, że to nie jest po prostu wpis jakiejś blogerki promującej dietę bez produktów odzwierzęcych. No to dałoby się zrozumieć, bo ja sama jako ex weganka kiedyś przeczytałam tyle książek o dietach wege, że byłam przekonana o tym, że mamy już wszystkie zero-jedynkowe odpowiedzi na temat wpływu produktów odzwierzęcych na nasze zdrowie. Ale to nieprawda, bo książki dietetyczne zawsze będą tendencyjne, jeżeli mówią o jakiejś konkretnej diecie, czy to wegańska, ketogeniczna, białkowa itd. Ale przegląd naukowy powinien być opracowany w sposób krytyczny i przede wszystkim przez osobę znającą się na komentowanym temacie. Na skutek tego ponownie zostajemy zasypani nagłówkami portali internetowych, jak to dieta keto niszczy zdrowie, i znów wracamy do bagienka, gdzie musimy rozmawiać o podstawowych podstawach. Szkoda słów.